Jest mi niezmiernie miło i bardzo się cieszę, że możemy się spotkać wspólnie na tej dzisiejszej konferencji. Konferencji, tak jak pan starosta powiedział, poświęconej niedawno ogłoszonym wynikom Rządowego Funduszu Polski Ład, Programowi Inwestycji Strategicznych. Szanowni Państwo, 30 maja w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki na konferencji ogłosił wyniki właśnie Programu Inwestycji Strategicznych. Programu, który, tak jak pan senator mówił, już jest drugą edycją. W tym programie ponad około 5 tysięcy złożonych wniosków, 5 tysięcy beneficjentów, około 30 miliardów przeznaczonych na inwestycje. Jak sama nazwa programu wskazuje, inwestycje strategiczne. Strategiczne, czyli kluczowe dla każdej z jednostek samorządu terytorialnego, bo ten program właśnie jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, do gmin, powiatów, województw, miast, miasteczek. Bardzo się cieszę, bo szanowni państwo, 30 maj to myślę, że jest data historyczna i bardzo radosna dla całej ziemi bolesławieckiej. Przy ogłoszeniu wyników na ziemię bolesławiecką w ramach tego programu spłynie blisko ponad 80 milionów złotych. Jest to bardzo radosna rzecz, że tak wielkie pieniądze zostaną przeznaczone w każdej z gmin powiatu bolesławieckiego na te inwestycje, które były zaplanowane przez każdego z włodarzy, przez każdego z samorządowców, wójtów, burmistrza, pana prezydenta, który, jak wspomniałem, dzisiaj nie mógł być z nami w wyniku wyjazdu służbowego, czy pana starosty. Szereg inwestycji drogowych, inwestycji w infrastrukturę kanalizacyjną, ale również w infrastrukturę sportową. Ja jako mieszkaniec Bolesławca, jako bolesławianin bardzo się cieszę, że tak wyczekiwana inwestycja, jaką jest modernizacja, czy całkowicie przebudowa i budowa nowego ośrodka wodno-sportowego na Spacerowej nareszcie nastąpi. W ramach tego programu blisko 30 milionów zostanie przekierowanych właśnie na budowę nowych basenów, które myślę, że lokalna społeczność długi okres czasu wyczekiwała. Szanowni Państwo, jeszcze raz bardzo się cieszę, że ten program w takiej wysokości został zrealizowany i zostanie zrealizowany w Bolesławcu i liczę na to, że ta dobra współpraca, myślę tutaj nas wszystkich, bo jesteśmy dzisiaj praktycznie w 100% składzie, pokazuje, że przy dobrej współpracy, dialogu możemy wspólnie dużo zrobić dobrego dla ziemi bolesławieckiej. Dziękuję bardzo.